Ziemniak, taki mały, a tak ważny w jadłospisie człowieka. Ma dużo witamin, minerałów, błonnika i białka. W Polsce mogłoby się wydawać obecne od zawsze. Nic jednak bardziej mylnego. Bylina z rodziny psiankowatych została przywieziona do Europy w końcu XVI wieku. W ciągu następnych stuleci stała się integralną częścią wielu kuchni z całego świata. Obecnie jest czwartą pod względem produkcji rośliną uprawną. Ziemniaki weszły bardzo późno w Polsce, bo najpierw w ogóle ziemniaki, tu się Państwo na pewno zdziwią, hodowano po to, żeby na kwiat, który nosili panowie w butonierkach. Ziemniaki w ogóle przywiózł sowiecki spod Wiednia. Ziemniaki, jak wiadomo, z Kolumbem przywędrowały i wcale nie cieszyły się żadną popularnością. Dopiero pierwsi Francuzi zaczęli karmić więźniów ziemniakami, bo się okazało, że to się nadaje do tego. Na nabrzeżu Jeziora Drwęskiego odbył się regionalny festiwal potraw z ziemniaków. To dobra okazja do promowania kartofli i dań na ich bazie. W tym roku formuła imprezy została rozszerzona i oprócz konkursu publiczności na najlepsze placki ziemniaczane, ekipy współzawodniczyły na najlepszą potrawę. Babka ziemniaczana, pezy ziemniaczane, mnóstwo na pewno zastosowań ma ziemniak, no i rozszerzamy formułę. Natomiast w konkurs dla publiczności został placka ziemniaczanego. Będą również degustacje gratisowe tego dnia? Tak, właśnie konkurs dla publiczności to są degustacje, degustacja gratis dla wszystkich chętnych i ci, którzy skosztują z poszczególnych naszych restauracji kawałek placka, będą mogli głosować, będą głosować na najlepszą restaurację, która piecze placki ziemniaczane. Kandydaci do miana najlepszej restauracji bądź gospodarstwa agroturystycznego puścili wodze fantazji i wyszli poza standard. Wśród przygotowanych dań był m.in. aksamitny krem ziemniaczany podbity słodką śmietaną z chrupkami bekonowymi i olejem z aromatem grzybów leśnych. Pomysły były przeróżne, ale równie apetyczne. Panie przechwalały się swoimi projektami, mieszkańcy sprawdzali, jak słowa przekładają się na talerz, a my poszczególne koncepcje kulinarne rejestrowaliśmy kamerą. Przygotowałam barszcz biały z kapusty kiszonej, z kluskami przecieranymi, tak zwanymi przecierakami, u nas to się tak nazywa i tak to wygląda. Na wierzch posypię grzybki przysmażone do tego, a drugie danie to są placki ziemniaczane na ostro, gulasz jest zrobiony na ostro. Różnie to nazywają w różnych regionach, po góralsku, po cygańsku. U mnie są po prostu one na ostro. Przygotowałam zupę dwukolorową. To jest krem z ziemniaków i z dyni, z orzechami na wierzchu. Wszystko jest na naturalnym maśle klarowanym gotowane, bez żadnego mięsa. Na drugie przygotowałam kotlety ziemniaczano-tuńczykowe. Zupę pokrzywową i kopytka razem przygotowaliśmy. Pokrzywka musi być młoda, nie może być jakaś tam z nasionkami. Listki muszą być czyściutkie, bez ślimaków i pokrojone w paseczki i rzucone już na ugotowany wywar warzywny. Jest super! W kategorii osoby fizyczne zwyciężyły panie Zofia Osenkowska i Lidia Marciniak, które wyczarowały zupę ziemniaczaną z pokrzywą oraz kopytka. Wśród lokali gastronomicznych bezkonkurencyjnie okazali się kucharze z karczmy Skansen z Olsztynka. Dodatkowo zorganizowano konkurs na najlepsze placki ziemniaczane. W tej kategorii zwyciężyła ostrucka restauracja Kolumb.